że potem Państwo, że trzeba rozważyć wszelkie miejsce, to miejsce, które daje prawo na to na igrzyska olimpijskie w Pekinie. Aby to rzeczywiście znalazł się w kategorii 55, to rano trzeba wygrać 3 mecze, 3 walki w kategorii 74-6 lat. Marcin Pawlak, Polska, Rozman, Kablasowa, Frank. Na razie mecz, 4 kategoria. Pierwszą rundę wygrał Andrzej Pakiewicz na Filip, w Kazachstanu 1-0. I prowadzi drugie drugi. Zwycięzca tej walki walczyć będzie z Japończykiem w Sołtuchy, Tagatani. Popatrzmy w króla. Atakuje reprezentanta Francji. Wtedy próbuje na to właśnie wyjście poza mapę. Minuta 9 sekund. Pierwszej rundy 1-2. Bardzo chętnie się zobaczy 3-0. Bardziej wyraźnie. Szansa zatem dla zwycięstwa. Jeśli wygra walczy będzie z Rubunem Petru Toarko. Zwycięstwa tej walki. Walczy będzie z Petru Toarko. Reprezentantem Rumunii. Zastanawiam się, że walczy zwycięstwo reprezentanta Kazachstanu. To Abdul Hakim Szafir. Na Waszej wyrwach 74 pozostało 6 zawodników i na przerwę regulaminowe kapatu powinniśmy zobaczyć reprezentanta Grecji, Mariusza Jankowicza, walkę z Christinem Elgar, a ten Wojtek Kowicki. To właśnie teraz na walkę Polaków. Wygrał pierwszą rundę, teraz 30 sekund do drugiej i bez punktów. Popatrzmy na walkę Polaka. Następna walka na Marcie B, dopiero na 6 minut po regulaminowej przerwie. A tutaj bez punktu. 40 sekund do końca drugiej rundy. Patrzcie na Marcina Polaka.
Gracias.